Z nami Dawid Lizak po meczu z rezerwami Unitarnów. Dawid, pierwszy mecz od kilkunastu kolejek, gdzie schodzicie pokonani z Murawy. Coś dzisiaj nie chciała ta piłka wejść, mimo próbowaliśmy liczyć, ale kilku ładnych tyczek, słupków, nie potrafiła piłka znaleźć miejsca. Co to się wydarzyło? Na pewno wiedzieliśmy, że kiedyś ten moment nadejdzie, nie da się wygrywać każdego meczu. My chcieliśmy to zrobić oczywiście, no ale no niestety przyszedł ten dzień, że schodzimy z boiska jako przegrani. Mieliśmy swoje sytuacje, żeby ten wynik był inny, no ale niestety nie udało się ich wykorzystać. My pracujemy dalej, ten balonik pękł w postaci budowanych zwycięstw, ale na pewno się nie poddajemy, będziemy budować serię od nowa. Czy nie wiem, no powiedzmy, będziemy wracać trochę do tego, czy w najczarniejszych myślach obstawiałeś, że ten mecz może się skończyć porażką, jednak spotykały się drużyny z dwóch różnych biegunów. My, ten lider, tak jak wspomniałeś przed chwilą, gdzieś pompowanie do oporu i drużyna, która dopiero od kilku kolejek gdzieś zaczynała wygrywać. Jak myślisz? Nie wiem, no, na pewno nie było takich myśli, że tutaj jakiś czarnych scenariuszów, nie wychodziliśmy na to spotkanie, że może się tu wydarzyć coś złego. Oczywiście z szacunkiem do rywala, bo wiemy, że zespół Unii to jest młody zespół, bardzo waleczny, bardzo wybiegany. Wiedzieliśmy, na co ich stać, tak samo na doświadczeniach z poprzedniej rundy, również przegrany mecz z Unią Tarnów. Wiedzieliśmy, że to zespół bardzo, bardzo dobry, bardzo wybiegany, silny i postawi nam na pewno ciężkie warunki. No i tyle. Ja chciałem też pochwalić Was, bo zespół przegrywał 3-0. Wyciągnęliście może nie maksa, bo zabrakło tak jakby tej jednej bramki do tego remisu, ale wyciągacie wynik na 3-2. Stwarzycie sobie jeszcze tych sytuacji pod koniec meczu dość sporo. No tak jak wspominam, no, ta bramka dzisiaj nie chciała dziś paść. Bramkarz też miał swój dzień, bronił to, co musiał wybronić. Tak naprawdę też spory niedosyt dzisiaj jest. Dokładnie tak. Od wyniku 3-0, nie wiem, ile zostało 20 minut do końca spotkania, jakby to się skończyło 4-3, to nie wiem, czy mógłby być ktoś zdziwiony, patrząc, po prostu oglądając to całe 20 minut. Mieliśmy ogrom sytuacji, tłamsiliśmy rywala na jego połowie. Coś ala poprzedni mecz z Tarnowią. Też te końcowe minuty to pełna nasza dominacja, no ale zabrakło czasu, zabrakło tej kropki, można powiedzieć, nad i. No i niestety się nie udało odrobić wyniku. Dawid, do tej pory zawsze przed meczami u siebie prosiliśmy Was o zaproszenie na ten mecz. Było łatwiej, bo były to zaproszenia po zwycięskich meczach. Dzisiaj przed Tobą trudne zadanie. No to oddaję Ci mikrofon i kamerę. Zaproś tych, którzy powinni przyjść na nasz stadion. Zapraszam wszystkich kibiców na Okocimską 34 na mecz z RKS Szaflary. Niedziela, godzina 14. Zapraszam. Dzięki. 14? 14. Z nami Oliver Okas po meczu z rezerwami Unitarnów. Oli, na kartce zawodników do przesłuchania pomeczowego zostałeś ty i jeszcze jedna osoba. No i niestety trafiło się na ten mecz, kiedy schodzicie przegrani, tak można powiedzieć, bo przegraliśmy 3-2. Jak podsumujesz to spotkanie? No, podsumuję to spotkanie w taki sposób, że te pierwsze 15 minut wydawało się, że to będzie mecz pod nasze dyktando, że my tu będziemy rozdawać karty i przyjaźni to pewnie siebie. Po tych 15 minutach gdzieś tam wdarł się gdzieś chaos i nie potrafiliśmy gdzieś wychodzić spod tego presu. Oddawaliśmy piłkę bardzo łatwo przeciwnikom, przez co może też się napędzali. I doszedł ten stały fragment gry, gdzie straciliśmy bramkę i niestety pierwszą, drugą przed przerwą. Nie jest fajne tracić do szatni takie bramki.
I ten mecz trochę się nie potoczył tak jak chcieliśmy, bo też mieliśmy sytuację z przodu, może nie jakieś 100%, ale gdzieś ja miałem bramę tam z 5 metra, sytuację tam słupek, później też Daniel miał w drugiej połowie. Trochę tych sytuacji było, ale myślę, że powinniśmy się lepiej zachować i gdzieś tam więcej tych sytuacji może kreować 100%. Oli, dzisiaj patrząc trochę na tą drużynę Unitarnów, młodą drużynę, wiadomo, że wy nie zestarzeliście się tak przez te dwa sezony, ale trochę widziałem w tych chłopcach Tarnowskiej Unii taką iskrę i chęć, nazwijmy to, dobiegania, żeby nie używać brzydkiego słowa. I widziałem was troszkę w czwartej lidze, gdzie tam nie szło wam, ale zawsze ta energia, ten power był. I ty dzisiaj to myślisz, że zaprocentowało u nich, a u was troszkę nie brakło tego? Myślę, że na pewno w jakimś stopniu. No, sam trener tutaj przytaczał, że mamy problem z tymi drużynami, wybieganymi. Troszeczkę też się może przyzwyczailiśmy do tych drużyn statycznych i gdy wychodzimy na bardziej dynamiczny zespół, który biega, to mamy problem. I może nie, że nie potrafimy się dostosować, ale potrzebujemy wtedy więcej od siebie wymagać i może tego zabrakło, że nie potrafiliśmy za bardzo przez te pierwsze 45 minut przynajmniej na takiej intensywności, która by zdominowała Unitarnów. Oli, widać, że troszkę jesteś przytuczony tym meczem, ale jeszcze na koniec prośba, jak do wszystkich, za tydzień w niedzielę o 14 gramy z Szaflarami i chcielibyśmy, żebyś mimo tego przegranego meczu i takiej troszkę innej atmosfery zaprosił kibiców na najbliższy mecz. Oczywiście zapraszamy kibiców na mecz z LKS Szaflary, który odbędzie się o godzinie 16? 14 nawet lepiej, po godzinie 12, jak ktoś nam przejdzie, no to jest godzinka, obiadek i widzimy się na stadionie. Dziękujemy ci bardzo, do zobaczenia za tydzień. Hej.